W tym odcinku gotujemy czaniecki makaron w kształcie muszelki z grzybkami i z łososiem. Do pomocy zaprosiłam oczywiście Mateusza, mojego przyjaciela, kucharza. No i od razu zabieramy się do gotowania. Nie ma na to czekać, Iza. Mamy tu przygotowane składniki dzisiejszej potrawy. W tym przepisie będziemy gotowali podgrzybek, będziemy też gotowali łososia wędzonego. Mamy przygotowaną cebulę i śmietanę. Oraz białe wino. O. Słuchaj, to może teraz podzielmy się naszymi pracami. Ja biorę podgrzybki. Ja wezmę cebulę. O. Podgrzybki tniemy na połowę. Tak, takie wiesz, większe kawałki, żeby były, wtedy będzie dość dobrze się komponowało. Cebula czosnkowa, wiem, że już ją znasz. Będę miał dzisiaj dla Ciebie takie, mam nadzieję, że zaskoczenie, bo będziemy troszkę podciągali smak rozmarynem. I to rozmaryn przyniesie nas taką trochę historię lasu. I pozwoli odkryć takie mocne smaki. Iza, masz już grzyby, jakbyś mogła zacząć smażyć patelnię, na maśle, tak. I dorzucimy cebulę. Dobrze. Już się robi. Cebulę pokroimy w drobną kostkę. Poproszę Cię, Iza, żebyś przysmażyła grzyby na maśle. Dodamy naszą cebulę pokrojoną w kostkę. I będziemy, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy zagęszczali i dodawali do naszego sosu śmietanę. Jednym z wariantów dla osób, które mają wskazania dietetyczne, nie musimy używać śmietany. Możemy użyć na przykład bulion grzybowy i zagęścić go masłem. Mamy grzyby, mamy cebulę. Ja poproszę Ciebie, żebyś dodała odrobinę rozmarynu. I to właśnie to są te skrzypce, bo świeże zioła to naturalny glutaminian sodu, to on przewodzi również smak, jak i tłuszcz. Tak, solidnie, naprawdę. Tak? Taką łodygę, o, świetnie. O. A ekstra, całą łodygę wrzucamy. Tak? Jasne. Dobra. Ja mam łososia wędzonego. Mmm. Świetnie, dodamy za chwileczkę łososia. Robi się aromat, prawda? Leśny aromat. Do muszelek będzie... Powiem Wam... Dobrze będzie pasowało. Kolejne Twoje dzieło sztuki? Nie, to jest nasze dzieło sztuki. O. Cieszę się bardzo. Dodajemy łososia w całych plastrach, żeby on ładnie w daniu wyglądał, solidnie. Oczywiście, jeśli ktoś nie lubi wędzonych ryb, może to być ryba surowa. Jeśli ktoś ma... Jego rybą jest bardziej ulubiona ryba biała, mniej tłusta, jak najbardziej. I to, co kucharze lubią najbardziej, Iza. Tak? Wino. O, no tak. Odrobinę, aby bukiet wyparował. Pięknie. Dodamy Twój ulubiony produkt. Śmietanka. Ile mamy? Kremówka, 32%, kremówka. Tak? Dobra. Ok. I ja teraz dodam trochę pietruszki, jeśli pozwolisz. Mateuszku, siekaj tą pietruszkę. Tak, troszkę grubiej, po włosku, żeby było. Po włosku, dokładnie. I niedbale. Znowu pięknie, kolorystycznie nam się tutaj wszystko układa. Iza, poproszę Cię delikatnie posól, bo już łososia mamy wędzonego, słonego. I Ty lubisz takie wyraziste dania, więc pieprzu według uznania. Przychodzi czas na nasze muszelki, czanieckie muszelki. Ja poproszę Ciebie, Iza, o jedną paczkę. Dobrze. To tniemy. Mamy też... Woda jest zasolona, tak? Oczywiście. Mamy możliwość też ugotowania mniejszych muszelek. Dobrze, mamy makaron. Łączymy z sosem, z odrobiną wody, aby śmietana połączyła się z makaronem. Dodajemy jeszcze naturalnego glutaminianu sodu w postaci pietruszki, bo to pietruszka i koper jest naturalnym glutaminianem sodu. Łączymy. Łączymy. Scedzimy teraz makaron. Tak. Nasze muszelki trzeba wyjąć z osolonej wcześniej wody. Pięknie. Musimy też pamiętać o tym, że makaron, który jest wysoko albo wielo, bo to różnie nazywamy, jajeczny lub z pszenicy durum, przyrasta od 1 do 1,5 raza. Jeśli mamy taki makaron, to mamy jak makaron pierwszej klasy, najlepszej jakości. Rozumiem. I zsypujemy się. Tak, łączymy. 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 Pietrucha.
Po raz kolejny. Siekamy. Siekamy. Z łodygami, bo w łodygach też dużo smaku, dużo wartości. Nie dbale, aby było tak naprawdę czuć ją. O proszę. Pięknie. Iza, mam talerz ciemny, który fajnie się skomponuje z jasnym sosem i łososem. Wykładamy? Okay. No oczywiście. Okej. Okay. Kurczę, już jestem głodny. No ekstra powiem pachnie. Ci, że też bym zjadła. Wiesz co, nie omieszkam cię poczęstować, na pewno się załapiesz, słuchaj, tego grzybka takiego. Mamy talerz, mamy danie makaron. Mamy gotowe. Jeszcze może trochę pietruszki? Dobrze. Pietruszkowy dzisiaj jestem, co? Pietruszkowy, no właśnie. Wiesz co, lubię, tak bardzo zaczęło lubię pietruszkę. Zaczęło się na rozmarynie, a tu się okazuje, że po prostu jednak jest ten akcent polski pietruszka. Nie daje się u was pietruszki? Wiesz co, bardzo rzadko. W ogóle, a to jest bardzo ciekawe, że w Polsce dajecie bardzo dużo koperku do ziemniaków na przykład. Tak, tak. I tego u nas w ogóle nie ma. A u nas koperek naprawdę gra taką ważną rolę. W Czechach do ziemniaków częściej dajemy szczypiorek. No, szczypiorek, a u nas jednak ten koperek w młodych ziemniakach gra taką podstawową rolę. Tak, ale może wróćmy znowu do naszego dania, bo dzisiaj... Nie mamy koperku. Nie mamy ani szczypiorku, nie mamy ziemniaków. Ale mamy nasz czaniecki makaron. A dokładnie, muszelki. Muszelki, pietruszka, grzyby, łosoś, sos ze śmietany. No i przepyszne danie, które teraz trzeba zjeść. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Subskrybujcie kanał Czanieckich Makaronów.